Dzisiejszy spektakl będzie w zasadzie jedyny taki w swoim rodzaju, który się po raz pierwszy pojawi tutaj w Przastyszu. 3,5 miesiąca pracowaliśmy na tym, aby stworzyć to, co dzisiaj będą mogli Państwo zobaczyć. W tym roku obchodzimy 25. rocznicę śmierci patrona Miejskiego Domu Kultury Stanisława Ostoje Kotkowskiego. Inaugurację obchodów rozpoczęliśmy od złożenia kwiatów na grobie artysty w Warszawie na Powązkach. Napisaliśmy też jako Dom Kultury projekt do Ministerstwa Kultury na obchody tego jubileuszu i uzyskaliśmy dofinansowanie na realizację projektu Mistrz Światła Stanisław Ostoja Kotkowski w 25. rocznicę śmierci. Jednym z elementów tego projektu jest gala wręczenia medali Kotkowskiego, które przyznawane są przez kapitułę medalu od 2006 roku. Kolejnym elementem tego projektu będzie piękny koncert laserowy Kotkowski w laserach w wykonaniu zewnętrznej firmy Laser of Music. Będzie to artystyczny pokaz laserowy pod tytułem Kotkowski w laserach, w którym to pokazie będziemy mogli dzisiaj zobaczyć historię miasta Przastysza, ponieważ jest to nierozłączne z osobą Kotkowskiego. Także będzie o twórczości Kotkowskiego. Będzie także ku jego pamięci przygotowany specjalny pokaz do muzyki różnych kompozytorów klasycznych. Pokazy laserowe, scenografie laserowe do muzyki Pendereckiego robił, do muzyki japońskich kompozytorów, do muzyki Bacha. Dzisiejsi laureaci medalu Kotkowskiego są to znakomite osoby, które zasłużyły się dla promocji Przastysza, dla rozwoju kultury. I tak kapituła przyznała dodatkowo dwa dyplomy honorowe. Jeden dla Patryka Łazickiego i Zespołu Tańców Historycznych, który to zespół debiutował w tym roku w styczniu. Drugą osobą, która otrzymała dyplom, jest pani profesor Grażyna Rogowska, znana z propagowania twórczości Kotkowskiego, ale również z działań kulturalnych, które prowadzi w Liceum Ogólnokształcącym. Medal Kotkowskiego w kategorii debiut otrzymuje pani Agnieszka Grabowska, absolwentka Akademii Muzycznej, która wielokrotnie prezentowała się na scenach Przastysza, w kościołach. Medal honorowy otrzymują dwie osoby. Pan Mariusz Maciaszczyk, znany rekonstruktor, historyk, propaguje nasze miasto i nasz powiat w całym kraju, ale również i za granicą. Kolejnym laureatem medalu honorowego jest pan Krzysztof Bieńkowski, który swoimi działaniami wspiera kulturę, nie szczędząc nawet prywatnych pieniędzy. I ostatni medal, który otrzymuje twórca uznany, to pan Jerzy Kalina, światowej sławy artysta plastyk, wielokrotnie nagradzany przez ministra kultury. Człowiek, który jest zasłużonym działaczem kultury, a pochodzi z naszego terenu i będzie ten medal z przyjemnością odbierał od naszej kapituły. Wystawa Mistrz Światła w Miejskim Domu Kultury w Przastyszu potrwa tylko tydzień, więc zapraszamy, warto ją zobaczyć. Została właściwie poświęcona Stanisławowi Ostoi Kotkowskiemu, ale jest to wystawa, która nie do końca opowiada tylko o nim. Inspirujemy się także jego twórczością, przekazujemy jego złote myśli i jest tam dużo światła. Zapraszamy. Szanowni mieszkańcy, jesteśmy w połowie fantastycznego weekendu, który właśnie odbywa się w naszym mieście. W tym tygodniu, w ten weekend postawiliśmy mocno na lasery, postawiliśmy na sztukę i kulturę, która jest związana z postacią Stanisława Ostoi Kotkowskiego. 50 fantastycznych minut zabawy z laserem, opowieści przez laser.
Myślę, że nie jeden mieszkaniec, który przybył dzisiaj pod Miejski Dom Kultury, po prostu się wzruszył. Przasnysz zawsze słynął z laserów, Przasnysz zawsze słynął z postaci Stanisława Ostoi Kotkowskiego i będziemy robić wszystko, żeby tą tradycję utrzymywać na kolejne lata.